Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziś będzie o kolejnym symbolu upadku Stanów Zjednoczonych, co dla nas Polaków jest o tyle istotne, że upadający, tonący gigant, żeby opóźnić swoje pójście na dno, będzie poświęcał, topił kraje satelickie, a to dla nas jest już bardzo niedobre, bo to my będziemy jednym z takich utopionych, poświęconych na ołtarzu. Dobrobytu Stanów Zjednoczonych, krajów, a to jest coś, czego chciałbym uniknąć, i dlatego robię ten film w trosce o ważny polski interes społeczny, o którym mam wrażenie mało kto dba. Dlatego robię to ja. A ciebie proszę o łapkę w górę, komentarz i udostępnienie oraz o przesłanie tego vloga swoim znajomym w formie linku, im więcej linków roześlesz po różnych miejscach, tym bardziej algorytm YouTube'a będzie wiedział, że ten materiał należy promować, obejrzy go jak najwięcej osób i dzięki temu może chociaż się nie damy. Drodzy Państwo, co to za symbol i dlaczego powiedziałem, że kolejny? No dlatego, że raptem kilka miesięcy temu, jako prawdopodobnie pierwszy człowiek na polskim YouTubie, alarmowałem o fentanylowych zombie. Było to na tyle wcześnie, że mimo tego, że pokazywałem filmiki, gdzie całe ulice amerykańskie pełne były osób wyglądających niczym z horroru o zombie, kompletnie niekontaktujących, to zarzucano mi, że sieje, uwaga, rosyjską propagandę i rosyjską dezinformację, bo przecież to niemożliwe, żeby ludzie się do takiego stanu doprowadzali. To na pewno były jakieś filmiki kręcone na green screenie przez Putina czy Xi Binga. Tak to już drodzy Państwo jest, że. A teraz już przecież wiemy, że to jest 100% prawda. Nawet już w tvn który należy do amerykańskiej korporacji Discovery o fentanylu, znajdziecie materiały. choć u niego bardziej w stronę, że pojawia się to w Polsce i to jest fakt. Z tym trzeba walczyć. A o tym, jak strasznie to wygląda w Stanach Zjednoczonych, że na przykład w Los Angeles to już są całe obszary, do których ludzie boją się. Zapuszczać, bo właśnie ci fentanelowi nieszczęśnicy opanowali ulicę, to no to tak mniej. No ale drodzy Państwo, fentanel jest to coś, co ewidentnie pokazuje, jak wyniszczone jest społeczeństwo amerykańskie. Ci ludzie dosłownie wyglądają jak zombie i nie tylko wyglądają. Niestety, ten narkotyk powoduje, że oni dosłownie zapominają oddychać. To jest coś, co niesamowicie wyniszcza konkretne osoby, a ponieważ tych osób są setki tysięcy, no to opieka nad nimi bardzo mocno obciąża cały system, również od strony finansowej. Dzisiaj wiemy już, że to jest fakt. Gdy ja to nagłaśniałem, to mówiono, że to jest konspiracyjna teoria. Mimo, że pokazywałem filmiki, pokazywałem zdjęcia. Ale cóż, jak to już wiele razy mówiłem tutaj na tym kanale, co. Oddziela od siebie teorie konspiracyjne od faktów w obecnym okresie, zwykle około 3 miesiące. Ale zdarza się też, że krócej. Także dzisiaj, natomiast dzisiaj będzie o kolejnym symbolu tego upadku, czyli o tym, że Amerykanów nie stać na McDonalda. Czyli fast food. Amerykanie nazywają junk food. Amerykańska ikoniczna sieć barów szybkiej obsługi, która, które identyfikują się jako restauracje, ma problem z tym, żeby Amerykanie chodzili, ale nie dlatego, że Amerykanie nagle zaczęli zdrowo się odżywiać. Nie, Oni się nadal fatalnie odżywiają i nadal jak na warunki amerykańskie, to ja jestem szczuplak. Nadal jak w tym roku koledzy przyjechali. Ze Stanów Zjednoczonych i przywieźli mi w prezencie ciuchy, to nadal noszę drodzy Państwo amerykań, amerykańską Mkę. A amerykańska LK wygląda na mnie jak taki trochę worek, bo na mnie leży. Polskie noszę 2xL. -ka. To tak a propos tego, jak bardzo Amerykanie cierpią na epidemię otyłości, bo otyłość jest chorobą. Swoją drogą też warto zrobić. Małą pauzę i zwrócić uwagę, że McDonald's to chyba był prekursor całej tej akcji z identyfikacją. Tak, jak dzisiaj ewidentny facet może identyfikować się jako kobieta i trzeba go nazywać jako ko kobietą, bądź się tak identyfikuje. Tak, McDonald's wymyślił sobie, żeby identyfikować, samo identyfikować swoje bary szybkiej obsługi jako restauracje. I mimo, że nie spełniały podstawowych Norm, żeby być nazywane restauracjami, na przykład nie było obsługi kelnerskiej, to i tak wymusiły, narzuciły McDonaldy, żeby nazywać je McDonald'ami, prawda? A takie pojedyncze, oporne osoby jak ja, które usilnie mówiły, bary szybkiej obsługi, no bardzo mocno z tego różne problemy mają. Ja sam wiem od kilku osób, że między innymi za to odrzucono mnie od kilku intratnych deali na YouTubie, bo ty. Niepoprawnie identyfikujesz lokale McDonalda i taka swoista zemsta. Nie mówię, że samego McDonalda, tylko no, niepoprawne politycznie jesteś, źle mówisz, niewłaściwej frazy używasz w stosunku do restauracji. To było jeszcze na całe lata, zanim, zanim że się tak wyrażę, przynajmniej w, w polskiej przestrzeni publicznej pojawiła się ta kwestia zaimków 250 płci i tak dalej. Także McDonald's ewidentnie był prekursorem tego. No i, ale wróćmy do ekonomii. McDonald's, bary szybkiej obsługi, to jest część takiego American Dream, nie? Część takiej amerykańskiej popkultury, już w latach 70. Takie, taka kultura zajechania przez młodzież do baru szybkiej obsługi, pojedzenia tam sobie, pobiesiadowania, mimo tego, że to zwykle nastolatki, była częścią bardzo ważną ich kultury. Jedzenie w barach szybkiej obsługi, których w Stanach Zjednoczonych mają odgroma ma. Ilości, tam jest ich bardzo, bardzo dużo, części w ogóle my tutaj w Polsce nie znamy. To było zawsze coś taniego, coś bardzo dostępnego, jedzenie może nie najwyższej jakości, co przekładało się na wysoki poziom otyłości, ale za to pioruńsko. Tanie. No, i teraz, drodzy Państwo, okazuje się, że gospodarka amerykańska upadła aż tak nisko, że nawet na jedzenie w barach szybkiej obsługi z fast foodem, Amerykanie często używają określenia junk food, co bardzo dobrze określa e, poziom posiłków w wielu tego typu barach, e, stało się czymś dla Amerykanów niedostępnym. Nie stać ich na proste jedzenie. I tutaj też będzie gwiazdeczka, powiemy sobie troszeczkę o tym, jak się zmieniły niektóre, mm, e, niektóre właśnie te bary szybkiej obsługi e, i o tym sobie też będziemy mówić, no co nie zmienia faktu, że Amerykanie mm, no Amerykanie bardzo mocno zbiednieli. E, w wyniku tego, że tych Amerykanów nie stać na te maki, e, McDonald zrobił promocję. Nie obniżył normalnie cen, tylko zrobił promocję, wprowadził 5 i 6 dolarowe zestawy na terenie całego, całego kraju. Co jest o tyle istotne, że w Polsce tak mi się wydaje, powiem szczerze nie jestem jakimś specjalnym tym, jak to się mówi specjalnym gościem częstym McDonalda, jem jak nie mam wyjścia a ponieważ się odchudzam i ostatnio to wolę być głodny niż zjeść słabe żarcie, to, to bardzo rzadko jest tak, że nie mam wyjścia, nie? No bo mam wyjście, mogę być głodny. Także nie jestem stuprocentowo pewny, ale wydaje mi się, prośba o poprawienie ewentualne w komentarzach, że w Polsce poza McDonald'ami specjalnymi, typu na przykład na gubałówce. Czy na lotnisku w okę na Okęciu? To są, yy, to są standardowe ceny. Że generalnie takie same ceny obowiązują w Maku, w Warszawie, w Krakowie, czy yy, na jakim, czy w jakiejś bardzo małej miejscowości. Zapłacisz za te same jedzenie. Tyle samo pieniędzy, i tutaj właśnie gwiazda nie dotyczy tych takich specjalnych, na przykład na lotnisku, gdzie wiadomo, że jest dużo drożej, czy na gubałówce, gdzie też wiadomo, że jest dużo, dużo drożej, czy w innych tego typu atrakcjach turystycznych, no tam zawsze jest drożej. Natomiast u nas co do zasady jest jedna cena, natomiast w Stanach Zjednoczonych w różnych stanach um, masz, masz różne ceny. I w różnych miejscach, w tym samym stanie, też potrafisz mieć różne ceny. To zależy od bardzo, bardzo wielu rzeczy. Tam są generalnie tańsze stany, droższe stany, są też podatki stanowe, które wpływają na cenę, no i, je, i są tańsze i droższe, tak zwane neighborhoody. I to przekłada się na ceny wszystkiego, łącznie z ceną Maka. No ale oni tutaj postanowili właśnie tak bardzo wyjść naprzeciw tym e, ludziom niezbyt majętnym, że wprowadzili zestawy dostępne na terenie całego kraju w tej samej cenie, 5 i 6 dolarów i żeby było ciekawie to wydaje się, że to nie są takie słabe te zestawy, e, ponieważ to jest tak e, kanapka pokroju McChickena, małe frytki, mały napój e, i McNaggetsy. 5 dolarów, czyli plus minus 20 zł. Jak sprawdzałem cennik w polskim maku to za, na stronie internetowej to za podobny zestawik trzeba by zapłacić trochę więcej. Pamiętajmy też, że w Stanach Zjednoczonych w chwili obecnej zarobki za godzinę minimalne to jest kilkanaście dolarów, ale takie duże kilkanaście dolarów prawie 20. Czyli powiedzmy, taki typowy Amerykanin na taki zestaw w Maku musi pracować plus minus 20 minut. Jak się sobie porównamy polską stawkę godzinową, to wydaje mi się, że typowy Polak na jedzenie w Maku, na taki obiad w Maku musi pracować zdecydowanie dłużej niż 20-30 minut. I o tym też sobie będziemy mówić, że ten symbol upadku. Stanów Zjednoczonych jakby przełożyć na polskie realia, no to wydaje mi się, że u nas też, też chyba jest problem, nie. I chyba też sobie powinniśmy o tym, o tym porozmawiać. Także w Stanach Zjednoczonych, ach, i dlaczego i dlaczego go. Dlaczego oni to wprowadzili? No, no dlatego, że normalny, w Stanach Zjednoczonych jest już tak po prostu piorują drogo, że taki normalny, zwykły. Posiłek w maku dla jednej osoby to jest około 20 zł. A to już jest chyba dużo. Tak mi się wydaje. 20 zł, czyli około 80 zł. No to słuchajcie, za cztery dychy to mi się zdarza zjeść w restauracji taki normalny obiad w Polsce. Także wydaje mi się, że za posiłek w maku. Plus, minus 20 dolce to jest dużo. Przy przypominamy, tu jest Polska, tam są Stany Zjednoczone, są zupełnie inne koszty życia, zupełnie inne zarobki, wszystko jest zupełnie inne. Natomiast no, tutaj te 5-dolarowe menu to wydaje się moim zdaniem tanio, nawet jak dla Polaka, a takie 20, zł, 20 dolce, które trzeba normalnie zapłacić, wydaje mi się, że jest to drogo drogo nawet jak na Amer dla Amerykanina. Znaczy wydaje mi się, no wiem, że jest drogo nawet jak dla na Amerykanina, ponieważ w wyniku tego, jak drogie stały się posiłki w McDonaldach, to ludzie przestali tam chodzić. No i te McDonaldy zaczęły świecić pustkami. W związku z tym zrobiono typową segmentację rynku. Zamiast normalnie obniżyć ceny dla wszystkich, żeby ludzie przychodzili, to wymyślono konkretne typy posiłków, które są tanie i przystępne cenowo dla typowego Amerykanina, a dla tych, którzy cały czas mają kasę, no to są inne, inne typy tych kanapek, czy, czy jak oni tam udożsamiają swoje, swoje posiłki, prawda? także tak, tak, tyle. No to pokazuje, jak bardzo Amerykanie biednieją, nie? Że już ich właśnie nawet na to nie stać. I teraz tak, te 20 dolce to jest plus minus godzina pracy w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego to jest tak dużo dla Amerykanów? No bo jak Polak usłyszy, że musi godzinę pracować na... Mm, Posiłek w maku, no to mniej więcej my też tak musimy pracować. Nie? Um, dlaczego to się nagle stało tak dużo? Z dwóch powodów. Po pierwsze, z jednej strony mamy mm, mamy gigantyczne Koszty życia w Stanach Zjednoczonych. Tam wszystko idzie do góry. Podobnie jak w Polsce. Prąd idzie do góry, czynsze idą do góry, wywóz śmieci idzie do góry, woda idzie do góry. Wszystkie te rzeczy, które idą do góry w Polsce, idą też do góry w Stanach Zjednoczonych. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że to jest taki ogólnoświatowy trend, że bardzo drożeją koszty życia. No i wiadomo jak to jest. Masz tak zwane stałe opłaty i to, co ci zostaje, prawda? Na czym ewentualnie możesz oszczędzać. Jeśli poszły ci do góry no, rachunki, które musisz opłacić, no to, daj, to, to zostaje ci mniej na ciuchy, na jedzenie, no i, no i na tym oszczędzasz. Niestety tak to wygląda, prawda? No i, no i w związku z tym Amerykanom coraz mniej zostaje. Poza tym Amerykanie jednak są przyzwyczajeni, że tam jedzenie jest tanie. Może nie najlepszej jakości, ale tanie. I tu przechodzimy do drugiej kwestii, czyli pazerności korporacji. Ponieważ oficjalne wytłumaczenie, dlaczego te, te maki tak bardzo mocno podrożały, jest to, że w Stanach Zjednoczonych wprowadzili, podnieśli płacę minimalną i przez to im bardzo mocno się podwyższyły, podwyższyły koszty, a ponieważ podwyższyły im się koszty, no to oni musieli podwyższyć ceny. Ale co bardzo ciekawe. Wydaje się, że i przez to się też niebezpiecznie zbliżyli do normalnych amerykańskich restauracji, bo okazuje się, że w normalnej amerykańskiej restauracji, również takiej sieciówkowej, nie najwyższej jakości, takiej te, też coś, jakby na styku baru szybkiej obsługi i restauracji, już zdecydowanie bliżej restauracji niż McDonald's, no też za jakieś 20 zł, 20 dolarów zjesz, zjesz, yy, zjesz obiad. I to wiem od osób, które po prostu mieszkają w Stanach Zjednoczonych, moich znajomych i moich widzów, że Mac, podnosząc te ceny, nie tylko sprawił, że ich produkty są obiektywnie drogie, ale również zbliżył się do cen w lepszych lokalach. No i Amerykanie zaczęli chodzić do tych lepszych lokali. To nie jest też tylko tak, że oni tak całkiem zrezygnowali i stwierdzili, dobra, to to my będziemy, nie wiem, jeść sobie w domu ale to jest właśnie również tak, że oni stwierdzili, że, mm, będziemy, sobie, że będziemy sobie chodzić do innych krajów. I tutaj jest właśnie ta pazarność tych, yy, pazarność tych yy, korporacji, w tym wypadku fast foodowych, no bo oni twierdzą, że yy, w inne te restauracje to tak bardzo nie uderzyło, bo oni nie płacą minimalnej. Czyli jak? McDonald's, który płaci minimalną i ma jedzenie powiedzmy takie sobie, ma takie same ceny jak restauracja, która płaci więcej niż minimalną, i ma jedzenie dużo lepsze. Wydaje mi się właśnie, że tutaj mamy do czynienia z jakimś bardzo poważnym. No, <laughs> problemem pod tytułem zbyt drogie produkty. Nie? I to jest coś, co moim zdaniem w Polsce też powoli widzimy. Nie wiem, czy wy też to zauważyliście, ale. Dla mnie produkty barów szybkiej obsługi to, to nie jest tylko McDonald's, to jest również Burger King i inne tego typu lokale. To jest coś niezbyt akceptowalnego, nie tylko ze względu na jakość potraw, ale również jeśli chodzi o ceny. Za obiad w barze szybkiej obsługi, również w Polsce, trzeba zapłacić mniej więcej tyle samo, co za obiad w restauracji. Więc po co? no jak dla mnie jedynym powodem może być to, że jak naprawdę bardzo, bardzo nie masz czasu. Tylko pytanie, czy wtedy... Ale dobra, bo tu już nie chodzi o al reklamę anto, albo antyreklamę barów szybkiej obsługi, nie? No i w Stanach... Tak, ale to, to, to Wiecie, no ta, ta polityka cenowa generalnie jest taka, jakby bardzo mocno bym powiedział, no nastawiona na wysokie ceny, nie? Niemniej jednak... Należy zwrócić uwagę, że no w Stanach Zjednoczonych no ludzie bardzo mocno biednieją. A to, że nie stać ich na McDonalda, to jest tylko symbol. Bo ta polityka cenowa mm, korporacji typu McDonald's od jakiegoś czasu była taka sama czyli te sieci od jakiegoś czasu były względnie drogie w stosunku do poziomu oferowanych usług, natomiast teraz dopiero Amerykanów Yyy, przestało być. Yyy, 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 ymm, 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 przestało być ich na to stać. No i to jest też powód, dla którego Amerykanie się tak bardzo mocno wkurzają, ponieważ typowy Amerykanin Pióruńsko biednieje, tak jak typowy Brytyjczyk Pióruńsko biednieje, Yhm, ma coraz większy problem ze znalezieniem pracy. Turbo problem ze znalezieniem dobrej pracy. Bardzo trudno jest znaleźć pracę, która pozwoli się człowiekowi utrzymać. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych jeszcze dodatkowo bardzo duża część ludzi nie ma własnych domów i mieszkań, tylko je wynajmuje. Więc coś, co u nas jest problemem, dla no nie tak znowu gigantycznej ilości ludzi, czyli te gigantyczny wzrost cen wynajmu mieszkań w Ameryce jest czymś totalnie powszechnym, bo dotyczy prawie wszystkich. I Amerykanie mają problem po prostu żeby związać koniec z końcem. Nawet ci, yy, którzy skończyli college to jest dla Amerykanów coś kompletnie nie do pomyślenia. Jak ja byłem na studiach, czyli to był początek XXI wieku, sam początek XXI wieku, z pracy w barze szybkiej obsługi e, można było się utrzymać. Rozumiecie? Człowiek, który pracował w barze szybkiej obsługi na samym początku XX wieku, był w stanie się utrzymać w Stanach Zjednoczonych. Wiem, bo moi znajomi tam wyjeżdżali, pracowali w barach szybkiej obsługi. By na niskim poziomie, ale jednak byli w stanie się w tych Stanach Zjednoczonych utrzymać i przywozili do Polski pieniądze, bo po prostu jecha, jeździli tam sobie na ileś tam miesięcy pracować, zarobić i wrócić do kraju. Więc opłacało im się to nawet mimo e, ceny bilot, biletu sam, e, lotniczego. Nie? W latach 70. i 80. człowiek pracujący w sieci barów szybkiej obsługi był w stanie utrzymać rodzinę. No, bardziej 70. Rozumiecie? Z pensji człowieka w, w sieci barów szybkiej obsługi w latach 70. był w stanie Amerykanin utrzymać rodzinę. Nie, że tylko siebie jako kawaler na, na niskim poziomie, tylko normalnie był w stanie mieć dom na tak zwanym e, suburbiu i utrzymać rodzinę. Będąc, nie wiem, e, smażycielem frytek wyższego poziomu czy Kierownikiem placówki barowej. W tej chwili? W tej chwili nawet Amerykanie po koledżu bardzo często mają problem wyprowadzić się od rodziców. I to też jest część, zwróćcie uwagę Państwo, generalnie problemu ludzi ze, ze świata zachodu: że ludzie mają niesamowity pro, że ludzie w wieku 30, czasem 40 lat mieszkają z rodzicami. I to nie wzięło się tylko z tego, że nagle Ludzie stali się mniej dojrzali, że nagle ludzie stwierdzili, że będą mieszkać z rodzicami, ponieważ, no ponieważ tam nie chce im się wyprowadzić, są niedojrzali, nie znaleźli sobie partnera czy partnerki. Nie! To jest również z tego powodu, że oni nie są w stanie się normalnie utrzymać. Coś, co w Stanach Zjednoczonych nazywało się piwniczakami, ponieważ jeszcze nie tak dawno temu no dorosły człowiek, który się po prostu nie wyprowadzał. Tak stereotypowo zamieszkiwał u rodziców w piwnicy, tam sobie piwnicę przerabiał na mieszkanie i stąd się wzięło pojęcie młodzież piwnicząca. Um, no teraz to już się stało, ale jeszcze niedawno to właśnie była kwestia typowych takich. Um, Nerdów, yy, którzy no, nie umieli się odnaleźć w dorosłym życiu, i to było coś bardzo rzadkiego i bardzo dziwnego. Teraz zamieszkiwanie z rodzicami w czasie dorosłości stało się czymś, co w ogóle nie dziwi. Wręcz można powiedzieć, że to przechodzi powoli do standardu, ponieważ yy, i to ze bardzo często ze względów finansowych. Bo ludzi po prostu nie stać. Jednocześnie ci Amerykanie, którzy tak pioruńsko ubożeją, słyszą w telewizji, że jest forsa dla wszystkich. Jest forsa dla Izraela, jest forsa dla Ukrainy. Eee, można wpuszczać do Stanów Zjednoczonych duże ilości migrantów. Jest kasa dla wszystkich. Amerykanie są wielką potęgą, tylko są wielką potęgą biednych ludzi. Ameryka coraz bardziej przypomina Związek Radziecki z czasów mojego dzieciństwa. Urodziłem się pod moim zdaniem zaborem Związku Radzieckiego, urodziłem się w Perelu, kraju, który nie był wolny, co się przejawiało głównie w odczuciu dziecka w tym, że my nie mogliśmy mówić tego, czego chcieliśmy. A jak się za bardzo powiedziało, jak się chlapteło, Coś, bo to, co się w domu usłyszało, co było niepoprawne politycznie, to były z tego pioruńskie problemy. Tak, teraz powoli do, dożywamy tych samych czasów, tylko teraz ta poprawność polityczna jest inna, prawda, w drugą stronę. Wtedy nie wolno było kwestionować przewodniej roli Związku Radzieckiego. Teraz nie wolno kwestionować tego, że Płeć jest kwestią samooceny. Tak? Jak ja stwierdzę, że jestem nie wiem, kobietą, to masz do mnie mówić per pani, bo ja sobie tak życzę. No. Ja przypominam, że ja się identyfikuję jako arystokrata i proszę do mnie mówić, milordzie, bo taką mam płeć, milordzie. Tak proszę do mnie mówić. Tak się identyfikuję. Jak nie wiesz o co chodzi, to zajrzyj na mój prywatny profil Krzysztof Woźniak. Yy, tam masz rolkę na ten temat. Ponad pół miliona ludzi obejrzało. Tak się identyfikuję, milordzie. Chyba nie jesteś nietolerancyjny, pisz do mnie, milordzie. <laughs> Ale wracając, prawda? Właśnie, Związek Radziecki to była wielka potęga, która miała pieniądze na wszystkich, tylko ludzie byli biedni. I tak to identyfikują typowi Amerykanie, że im się coraz gorzej żyje, że oni mają coraz mniej pieniędzy na, na normalne życie. Do tego stopnia biednieją, że nie stać ich wyprowadzić się od rodziców. Teraz do tego stopnia biednieją, że nie stać ich na normalne jedzenie w barze szybkiej obsługi. W tym wypadku w McDonaldzie. I uwierzcie mi, ten McDonald jakby wprowadził te środki zaradcze w postaci w postaci tych w postaci tych promocji, dlatego McDonaldzie jest głośno. Natomiast moi znajomi twierdzą, że bardzo podobnie jest również w innych sieciach barów szybkiej obsługi, ala McDonald's, tak? że tam generalnie ludzie po prostu tak na tyle zbiednieli, że ich nie stać. Straszne? No moim zdaniem, no moim zdaniem trochę tak. I ci ludzie tak biednieją? Jeszcze nie daj Boże, jak im się trafi jakaś choroba, to bardzo często nie stać ich na leczenie. Jak wejdziesz sobie do amerykańskiego sklepu, to coś, co się rzuca w oczy, poza wiecie galonowymi sokami i, i tymi galonowymi sokami i jakimiś majonezami, takimi, że nie wiem, to chyba. W Polsce to do restauracji takie wielkie się sprzedaje, no to rzucają mi się przynajmniej w oczy wielkie takie słoje ze środkami przeciwbólowymi, pękilerami. Amerykanie to jedzą na potęgę. Ale nie dlatego, że jakoś tak bardzo mocno są nieodporni na ból, tylko dlatego, że ich rzeczywiście wszystko boli. A dlaczego ich boli? Bo mają całą masę różnych chorób, których nie leczą. A dlaczego nie leczą? Bo ich nie jest stać. I żrą te środki przeciwbólowe. Żeby zagłuszyć ten ból, który mają w wyniku tego, że, że po prostu się nie leczą. W Stanach Zjednoczonych normalnie w drogerii, możesz kupić takie, taką masę, takie kuleczki, które wrzucasz do wody. Z tego się robi masa plastyczna, sobie u, u, w ten sposób uszczelniasz ubytek w zębie, lub, lub w ogóle brak zęba. I w ten sposób sobie chodzisz, bo ludzi nie stać na pójście do dentysty. I teraz znowu, gdyby to było w balutkich opakowaniach, to bym pomyślał, że to jest na zasadzie awaryjnej. E, czyli, no nie wiem, komuś się ukruszył ząb, zanim da radę pójść, nie wiem, za, za pół dnia do lekarza, no to sobie coś takiego robi. No nie, oni to robią w tak gigantycznych opakowaniach, że widać, że to jest po to, żeby do tego dentysty nie trzeba było iść w ogóle. Bo tak jest taniej. To jest upadek Stanów Zjednoczonych. Kolos na glinianych nogach. Całe dekady dryfowania w stronę lewicy w tą stronę poszły. A dlaczego o tym mówię? No bo Stany Zjednoczone są ewidentnym upadłym, upadającym kolosem. I Tutaj nie chodzi o to tylko właśnie, że on jest moralnie upadły, że on militarnie upada. On, przed, on upada, drodzy Państwo, gospodarczo. I co robią Generalnie duże instytucje, a państwo przecież jest instytucją, w momencie, w którym upadają, no, chronią się przed tym upadkiem, pozbywając się aktyw. Na przykład widać teraz na przykładzie grupy Discovery, która bardzo mocno ma problemy z forsą. No i co robi? No, pojawiły się informacje, że na sprzedaży jest TVN. I teraz ciekawostka jest taka, że TVN w ramach grupy Discovery radzi sobie w miarę dobrze. Ale to i tak on idzie pod młotek, bo jest na terenie zupełnie innego kraju. Centrala się ratuje, wyprzedając aktywa. Bardzo podobnie było jak pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Banki miały problem, bo pękła bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości. Też w Polsce nie mieliśmy tego problemu. W Polsce żadna bańka spekulacyjna nie padała. U nas było wszystko ok. Ale nasze banki zaczęły mieć problemy, bo banki, do których należą polskie banki, wydrenowały polskie banki z kapitału. I nagle wstrzymana została akcja kredytowa i kilka innych rzeczy. Bardzo podobnie będzie tutaj. Jak myślicie, czy to, że nagle Stany Zjednoczone zachciały mieć takie straszne parcie na sprzedaż broni do, do innych krajów, to wynika tylko i wyłącznie z kwestii militarnych. Z kwestii militarnych na pewno trochę też. Amerykanie bardzo chcą, żeby ktoś inny walczył w ich wojnach, a no w związku z tym muszą uzbroić te kraje, które szykują, że będą za nich walczyć w jakiejś ich wojnie, na przykład z Chinami czy cokolwiek innego. No generalnie o utrzymanie ich pozycji hegemona militarnego, bo gospodarczym hegemonom już nie są gospodarczo upadli od dawna przez pazarność korporacji, zaraz sobie będziemy o tym mówić. <laughs> Więc żeby utrzymać ten status yy, 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 ten status yy, to yy, yy. No to będą próbowali wykorzystywać swój status militarny, który ciągle posiadają, a ponieważ są za słabi, żeby wygrać sami, będą uzbrajać inne kraje po to, żeby walczyły za nich. No niestety my jesteśmy pierwsi w kolejce za sprawą naszych rządów, ale również tu chodzi o kwestie gospodarcze. Setki miliardów, które Polska na przykład wyda w Stanach Zjednoczonych, to są setki miliardów zarobione przez Stany Zjednoczone, a ich przemysł zbrojeniowy to jest jeden z ostatnich przemysłów, w jakim został. I tu już sobie idziemy powoli w tą stronę. W tą stronę upadku Stanów Zjednoczonych, skąd to się bierze. No wszystko zaczęło się od przemysłu, drodzy Państwo. Stany Zjednoczone prawie nic nie produkują poza uzbrojeniem. Transfer technologii. Korporacje, które brały gigantyczne ilości pieniędzy od swoich klientów, wymyśliły sobie, że będą produkować. Te rzeczy w Azji, czy w Afryce, czy w Ameryce Południowej. Ciuchy, które kosztują setki czy tysiące dolarów, szyte w Azji czy w Ameryce Południowej za kilka dolarów. Telefony sprzedawane za ponad 1000 dolarów, prawie 2000 dolarów, produkowane w Azji za 50 dolarów. Czyli totalnie nie dość, że te produkty były piątyszkodrogie drogie, i stać było te korporacje, żeby je produkować. W Stanach Zjednoczonych czy w Europie, bo były wystarczająco drogie, że można było pokryć te koszty. To oni byli tak pazerni, że produkty zle, zlecali do tak zwanych krajów trzeciego świata, bo za takie między innymi używa, uważali Chiny o zgrozo. No i teraz są konsekwencje. Chińczycy nauczyli się produkować lepsze, no bo przez lata produkowali na przykład dla amerykańskich korporacji telefony, prawda? No produkowali przez lata dla, te, te telefony. No to nie tylko nauczyli się je składać, ale również opracowali technologię. I teraz takie, <coughs> taki tekst, który wymyślono chyba plus minus 10 lat temu trochę prześmiewczo, mi lepsze. No, teraz bardzo mocno wydaje się, że to jest tekst prawdziwy. Jak jakiś czas temu kupowałem smartfony dla siebie i dla żony, patrzyłem na parametry, no to rzeczywiście te tak zwane zachodnie flagowce, czy to amerykańskie, czy koreańskie, wydają się powoli ustępować flagowcom chińskim. I zwróćcie Państwo uwagę, że tamte te flagowce chińskie to już wcale nie walczą ceną. To już wcale nie są telefony tanie na zasadzie <laughs> nie stać się na amerykańskiego flagowca, to kup sobie chińskiego flagowca za 1,4 ceny. No nie. Teraz te chińskie flagowce kosztują mniej więcej tyle samo. Tylko mają lepszą kamerę, lepszą baterię, szybciej się ładują, mają lepsze procesory. Chińczycy zaczęli walczyć jakością. A to już jest ten moment, w którym, w którym Ameryka się może zwijać lub jakoś zaradzić tej kwestii chińskiej, a tu będą mieli bardzo duży problem. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia i pa!